zdrowia, szczególnie dla normalnych. Kalifornia, no to taki bardzo socjalistyczny, komunistyczny stan. Stamtąd pochodził Reagan, tak, także do lat 80., 90., no to był taki konserwatywna, można powiedzieć, miejsce, konserwatywne miejsce Ameryki, a teraz pełny socjalizm i komunizm. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dlaczego Kalifornia jest tak atrakcyjna? No jest na zachodnim wybrzeżu, tak jak popatrzycie na, jak patrzycie na mapę Ameryki, no to z waszej, jak patrzycie na mapę, no to z tej strony jest Atlantyk, tam jest Londyn, z tej strony jest, będzie Kalifornia, no i Pacyfik, za Pacyfikiem Chiny są, tak, także transport tego handlowy, no to właśnie jest do Kalifornii. No i tam mieszka 50 parę milionów ludzi, na 300, ponad 300 milionów ludzi, no to jest jedna szósta, czyli 13-15%, oni mają dużo reprezentantów w kongresie, 55, mają też dwóch senatorów, no ale tam kongres kalifornijski, no to został opanowany przez socjalistów, no tam przyjeżdża bardzo dużo Meksykanów, Meksykanie uciekają z Meksyku, ale przywożą ze sobą ten bagaż socjalizmu, są przekonani, że po prostu w bogatej Ameryce można zbudować ten socjalizm, no i wybierają polityków, którzy podatkują wszystkich tych, którzy zarabiają, to wszystkich podatkują. Bardzo dużo jest najróżniejszych przepisów środowiskowych, do tego stopnia, że Kalifornia ma samochody produkowane w Ameryce, no i na świecie w sumie, no to muszą, to mają specjalne standardy dla Kalifornii. Kiedyś to produkowali dla Kalifornii tylko i dla reszty Ameryki, także te dla reszty Ameryki były tańsze, no ale później doprowadzili do tego, że powiedzieli, nie opłaca im się mieć dwóch linii produkcyjnych, Stany Zjednoczone i Kalifornia, no to produkują jedne, no ale to obciążają użytkowników amerykańskich, a wszyscy Amerykanie płacą za to, że mają tych maniaków środowiskowych w rządzie i ustalają takie rzeczy. No i teraz właśnie są dziesiątki, setki, tysiące statków kontenerowych stoi przed portami w Los Angeles i w Long Beach, czyli ta długa plaża. Pomimo tego, że Biden tam podskakiwał, krzyczał, mówił, że mają zacząć pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tak? Także też powiedział, że zacznie karać wszystkie te kompanie przewozowe, te kompanie, które mają te statki kontenerowe, jeżeli będą to spowalniali. No, porty też powiedziały, że będą karały wszystkich tych właścicieli statków za nieodbieranie kontenerów i będą płacili kary, grzywny i tak dalej. No ale znowu urzędnik wychodzi i mówi, że firma zapłaci grzywny i kary. No to kto to zapłaci? No zapłaci ten, który kupuje te trampki, czy jakieś ciuchy, czy cokolwiek. No bo zawsze urzędnik może sobie karać kompanię, jaką chce, a kompania musi się odkuć i płaci normalny obywatel. Także to jest kompletny debilizm i idiotyzm i trzeba zorganizować coś innego zamiast karać obywatela i wyborcę. Dwa porty w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii właśnie, Long Beach i Los Angeles, no to oni mają 40% tylko przeładunku. No to jest dużo, tak? No bo jest 13% ludności w Kalifornii, a 40% przeładunku. No właśnie szczególnie z Azji. No wszędzie, gdziekolwiek indziej porty radzą sobie dobrze. W Teksasie sobie radzą bardzo dobrze. Na Florydzie dzisiaj właśnie podali, że pierwszy raz od kilkunastu lat ilość republikanów
republikanów zarejestrowanych na Florydzie jest większa niż demokratów, no bo na Florydę zaczęli konserwatywni wyjeżdżać, uciekać, tam po prostu jest lepsza atmosfera, tam jest lepsza atmosfera podatkowa, tam jest lepsza atmosfera biznesowa i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie DeSantis, możliwe, że będzie startował na prezydenta w 2024 roku, no powiedział, że w zasadzie porty mają otwarte pojemność, można rozładowywać u nich, nie ma żadnego problemu. No i gdzie jest ten problem w Kalifornii? Dlaczego tam jest taki bałagan? No są związki zawodowe, które zawsze głosują na socjalistów, na demokratów. No i są te właśnie przepisy środowiskowe. To są dwie rzeczy, które załatwiają biznes. Załatwiają to, że w sklepach nie ma takiego wyboru, jakieś by było. Teraz ostatnio 20 grup biznesowych, no to napisała taki list do Newsoma, którego chciano odwołać. No, nie odwołali go. Było referendum, był plebiscyt, no i nie odwołali go tam. Jednak komuniści zrobili dobrą propagandę. Dużo, dużo tych hiszpańskojęzycznych po prostu kocha go za to, co on robi. No ale to nie jest wolny rynek, nie jest to kapitalizm, nie jest to przyjazne biznesowi, to ciągle on tam jest, no i 20 różnych kompanii napisało do niego taki list otwarty, który powiedział, pytali się go, czy można by zastosować stan nadzwyczajny, żeby zawiesić te wszystkie przepisy środowiskowe, no i zawiesić wszystkie te przepisy związków zawodowych. No oczywiście, że on to nie zrobi. Biden mówił, że port w Los Angeles trzeba otworzyć na 24 godziny i to wszystko się uruchomi. No nic się nie uruchomi, bo 24 godziny to jest najmniejsza sprawa. To dlaczego tam nie ma tego przepływu? No to są inne sprawy. Tam port jest jedną sprawą, magazyny są drugą sprawą, ciężarówki trzecią sprawą, koleje następna sprawa. To jest cały ten system zaopatrzeniowy. Ciężarówki do tego stopnia zrobili tam środowiskowo, że teraz niektórym kompaniom to się opłaca, bo muszą mieć nowe ciężarówki, tam 2-3-4-letnie, właśnie ze względu na to, że zanieczyszczenie tych silników, no to oni jadą do granicy Kalifornii, w tą i z powrotem, i później te kontenery są ładowane na inne ciężarówki, które są rozwożone po całej Ameryce. Młodzi ludzie, którzy powiedzmy mają rok czy dwa lata doświadczenia w prowadzeniu, mogliby zrobić zawodowe prawo jazdy, no to jest w sumie tam zabronione, bo związki zawodowe się włączyły. Największą przeszkodą to ogólnie jest transport. W Kalifornii jest takie prawo AB5, co zanim ustanowili to w 2019 roku, no to w Kalifornii było bardzo dużo takich niezależnych firm, prywaciarzy można powiedzieć. Oni mieli te swoje ciężarówki, te swoje tiry, jak to w Polsce się mówi, no ale to te wielkie ciągniki z naczepami 18 kół, takie, które mogą ciągnąć nawet cały 40-stopowy kontener. No i ci kontraktorzy, no to oni kontaktowali się z najróżniejszymi firmami i firmy im dawały tą robotę, ale nie byli traktowani jako pracownicy. To byli po prostu kontraktorzy, no ale szukali tam, gdzie roboty, gdzie mogli zrobić, pracowali na wszystkich frontach i jakoś to działało. No, międzynarodowe braterstwo
z ludzi, tych ładowaczy portowych, no to to zawsze chcieli zorganizować związki zawodowe wśród kierowców ciężarówek, również tych kierowców, którzy przyjeżdżali do Kalifornii, no ale na poziomie federalnym regulacje pracy nie pozwalają na to, żeby związki zawodowe organizowały niezależnych kontraktorów. Niezależni kontraktorzy z definicji są niezależnymi kontraktorami. No i co się stało w Kalifornii? W Kalifornii jedna z reprezentantek kalifornijskiego kongresu, Lorena Gonzalez, sama jest członkiem związków zawodowych, zlikwidowała tą niezależność, zlikwidowała możliwość pracy dla wielu niezależnych kierowców i właścicieli ciężarówek. Te wszystkie kompanie, no to ostrzegały już w tym czasie, że to wszystko, że te prawo, no to wyeliminuje małe kompanie, małe firmy przewozowe, no i spowoduje, że dużo tych kierowców po prostu opuści stan. No i tak się stało. Dużo kierowców po prostu wzięło te swoje starsze samochody, wziął ciężarówki, no i wybyło z Kalifornii, tak? Także tam nie ma komu wozić, nie ma czym wozić, no bo ciężarówki muszą być super czyste, super nowoczesne, super nowe, a to kosztuje od groma pieniędzy. Te grupy chciały, żeby Sąd Najwyższy się za to wziął, no ale niestety Sąd Najwyższy się nie wziął. W tych niższych sądach to wszystkie te komunistyczne sądy po prostu powiedziały, że to tak ma być. No i w ten sposób jakaś wydajność i produktywność zmalała. Następna sprawa, no to są magazyny. Magazyny, gdzieś trzeba to wszystko magazynować. W Los Angeles, w rejonach tutaj przy wybrzeżu nie ma już w zasadzie miejsca, tam wybudowali, gdzie wybudowali, no to zaczęli przedsiębiorcy, biznesmeni zaczęli budować w głąb Kalifornii, dalej od wybrzeża. No i bardzo dobrze im to szło, no bo koło Los Angeles i koło Long Beach, no to tam jest dostępność, magazyny są okupowane mniej więcej w 99%. Tam nie ma miejsca w magazynach. No wożą i wywożą, ale nie mają tego marginesu, jest 1%. W Ameryce tak średnio jest około 96-97% zapewnienia, także 3 razy więcej jest tego miejsca. No ogólnie tego miejsca samego w sobie nie ma, no ale jednak statystycznie jest mniej wypełnione. No i dlatego jeżeli te magazyny nie mają miejsca, to bardzo często ci kierowcy przyjeżdżają, zostawiają tą naczepę, jak zostawiają naczepę z kontenerem, bo tam nie ma jak i gdzie rozładować, no to tej naczepy później nie ma, te wszystkie naczepy to są regulowane, są wynajmowane, to znowu to kosztuje więcej tych kontraktorów, to dłużej zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Ta środkowa Kalifornia zaczęła budować magazyny, biznesmeni zaczęli budować magazyny. No dlaczego? No tam jest płasko, tam jest sucho, tam jest taniej. No i wzrost budowania, no to tam półtora raza wzrosło to pomiędzy 2010 i 2020 rokiem. Powstało ponad 700-800 takich potężnych magazynów. No i to jest dobra sprawa lokalnie, no bo do tych magazynów przyjmują sporo ludzi niewykwalifikowanych, niewykształconych, takich fizycznych, no i to są dobrze płatne, bo to jest jednak ciężka robota. No ale w Kalifornii jak zwykle kto zareagował? No zareagowali wszyscy środowiskowcy, wszyscy ci profesorkowie, wszyscy ci studenci, którzy żyją na garnuszku rodziców, także wiele miast zaczęło ograniczać
ograniczać. Ograniczać możliwość budowania w San Bernardino. Mieli takie moratorium, że nie będzie budowania niczego do 2022 roku. Jedna kompania chciała budować pół hektara magazyn, no i miał być parking na 500 ciężarówek. No i to wszystko miało być w sumie na starym wysypisku śmieci. Także, że wybrali wysypisko śmieci, tam jakoś zrobili, co trzeba było. Zabronili im, nie pozwolili im zbudować tego wszystkiego. Także jak Biden mówi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, no to jest jedna wielka głupota. On po prostu, on nie wie, jego doradcy nie wiedzą, co sugerują. Również jak ktoś chciał zbudować jakiś magazyn, no to każą mu od razu zakładać ileś tam paneli, 110 tysięcy paneli słonecznych i tak dalej, i tak dalej. Generatory nie mogą chodzić dłużej niż 10 godzin na dobę. Ciężarówki nie mogą mieć włączonego silnika bez jechania dłużej niż 2 minuty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prokurator generalny Kalifornii skarży tam najróżniejsze firmy właśnie za biznes, że robią biznes. Następca tego prokuratora generalnego zaskarżył miasto Fontana, że miasto zaaprobowało magazyn dwuhektarowy, 2 hektary, czyli 20 tysięcy metrów kwadratowych, no i tam miały być podjazdy dla 25 ciężarówek, no wielkie hale, potężne hale. Także prokurator komunistyczny w Kalifornii powiedział, że tam nie zwracali, że miasto nie zwraca uwagi na zanieczyszczenia, że zaczął nakazywać im używania tych podnośników widłowych elektrycznych, tam wszystko miało być elektryczne i tak dalej, i tak dalej. No i oni zrezygnowali. Gorsza sprawa jest taka, że cały ten wydział środowiskowy, no to nakazał 3000 magazynierów zacząć instalować ciężarówki, zacząć kupować ciężarówki elektryczne, półciężarówki, te wany i tak dalej, i tak dalej. To wszystko kosztuje bardzo dużo pieniędzy. No i ludzie w zasadzie nie mają tego. Część magazynuje na barkach na oceanie, na barkach, no, na potężnych statkach, ale to też kosztuje, to przewieźć w tą z powrotem i w tamtą, to jest w ogóle jest kompletnie bez sensu. Biden w zeszłym miesiącu krzyczał, że będzie karał kompanię. No, kogo on powinien karać? On powinien karać swoich towarzyszy socjalistycznych, swoich towarzyszy Partii Demokratów, którzy w zasadzie wpuszczeni na Saharę doprowadzą do tego, że zabraknie piasku. No i właśnie w Kalifornii wydawałoby się, że normalna sprawa, że to wszystko powinno być proste. Wszędzie jest proste, ale nie w stanie prowadzonym przez komunistów demokratów. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek mieszkacie, głosujcie na normalnych, na konserwatystów. Prawo do posiadania broni, prawo do własności prywatnej, wolność wypowiedzi. Komuniści, no to chcą konfiskować broń, komuniści chcą zabronić mowy swobodnej wypowiedzi, komuniści chcą skrobanki na życzenie, komuniści chcą wypuścić bandytów, szanują więcej bandytów niż poszkodowanych. Także
to nie jest normalne. To nie jest normalne. 2022 zmieni kompletnie Kongres amerykański. 2024 zmieni prezydenturę jeszcze bardziej. Amerykanie mają dość komunizmu. Komunizm, można powiedzieć, wytrzymał jeden rok w Ameryce. Zdrowia dla normalnych.